Zespół Various Monks zawiódł swoich fanów. Przyjechali na koncert, ale nie pomimo tłumu ludzi czekających na mrozie. Muzycy gęsto się tłumaczą. W sobotę 17 grudnia zespół Various Monks miał zagrać koncert na warszawskim Bemowie. Muzycy w ostatniej chwili odwołali występ i zawiedli tym samym wiele osób, które czekały na mrozie na koncert. Grupa Various Monks odpiera ostrą krytykę. Podkreśla, że warunki, jakie zagwarantował organizator, nie nadawały się do zagrania. Szanujemy naszych słuchaczy i naszą pracę, przekonują muzycy. W minioną sobotę 17 grudnia zespół Various Monks miał zagrać na warszawskim Bemowie. Okazało się, że koncert w ramach finału akcji Choinka pod Choinkę w ostatniej chwili został odwołany. Przykrą sytuację, do której doszło na warszawskim Bemowie, opisał na Facebooku serwis kulturalni.pl. Administratorzy serwisu podkreślili, że tekst powstał na podstawie przepytania kilku osób obecnych na miejscu. Okazało się, że muzycy pojawili się na miejscu, ale tuż przed próbą generalną podjęto decyzję, że nie wyjdą na scenę. Tuż przed próbą zespół oznajmił, że na scenie jest za zimno i nie wyjdzie. Organizator stawał na głowie. Ściągnął nawet z pola cateringowego specjalne ocieplane urządzenia, stawiając je na scenie. Był również dmuchawy. Ludzie w mrozie czekając na wejście do amfiteatru, do samego końca liczyli, że zespół wystąpi. Nic podobnego czytamy w poście umieszczonym na facebookowej stronie kulturalni.pl. Administratorzy profilu zwrócili uwagę na fakt, iż pod amfiteatrem zgromadzili się fani zespołu, którzy pomimo chłodu, czekali przy bramie i do końca nie tracili nadziei na występ Various Monks. Z kolei organizatorzy robili wszystko, co było w ich mocy, aby choć trochę polepszyć warunki panujące na scenie. Niestety ich wysiłek zdał się na nic. Z powodu zimnej aury Various Monks postanowił, że tym razem nie zagra, zostawiając ludzi pod bramami. Oni nie narzekali, że jest zimno. W tamtym roku w tym czasie wystąpił Sławomir Oniatowski. Brawo za klasę, za to, że nie olał zmarzniętych ludzi i zaśpiewał, mimo iż również było zimno, czytamy na facebooku. Zespół Various Monks wydał oświadczenie, które zostało opublikowane w mediach społecznościowych. Muzycy wytłumaczyli się z decyzji o odwołaniu sobotniego koncertu. Drodzy, z ogromną przykrością informujemy, iż z powodu niezapewnienia odpowiednich warunków zmuszeni byliśmy odwołać nasz dzisiejszy koncert na warszawskim Bemowie. Cieszyliśmy się ogromnie na spotkanie z wami, dokładając wszelkich starań, aby występ doszedł do skutku. Od kilku godzin byliśmy w gotowości do występu, natomiast zastane warunki nie pozwoliły nam na dokończenie próby, a tym bardziej zagranie koncertu. Jest nam niezmiernie przykro, ale wystąpienie w takich warunkach poważnie narażałoby nas na niebezpieczeństwo utraty zdrowia. Wierzymy, że jeszcze nie raz będzie nam dane spotkać się, brzmiała treść komunikatu opublikowanego na Instastory. Rekomendujemy najpierw zapoznać się ze stanowiskiem organizatora koncertu i stanowiskiem zespołu. Cykl koncertów z kolędami gramy na świeżym powietrzu, jesteśmy tego świadomi i do tego przygotowani. Ale podstawą zagrania takiego koncertu jest spełnienie warunków, które powinien zapewnić organizator. Na Bemowie od godziny 12:00 do 17:00 warunki nie zostały spełnione, przez co nie mogliśmy zagrać próby i koncertu. Z prostej przyczyny, po kilku minutach grania w minusowej temperaturze, instrumenty się rozstrajają, przez co jakość muzyki nie spełnia waszych i naszych oczekiwań. Gramy na żywo. Jesteśmy profesjonalistami, szanujemy naszych słuchaczy i naszą pracę, co zostało wypaczone przez treść waszej publikacji, dodali muzycy w odpowiedzi na publikację serwisu kulturalni.pl. Nawet argument o rozstrajających się na mrozie i instrumentach nie przekonał niektórych osób, które bardzo długo marzyły przed bramami amfiteatru na warszawskim Bemowie, czekając na koncert Various Monks. Nieprofesjonalne podejście, o co? Publiczność może marznąć, czekając godzinami, a oni nie mogą wytrzymać 1-2 godziny koncertu.
Ta sytuacja kładzie się orła cieniem na wizerunku zespołu. Wstyd. Olewać tych, dzięki którym żyjecie. Ale czego oni się spodziewali? W grudniu w otwartym amfiteatrze? Nie wiedzieli, na jaki obiekt podpisują kontrakt? Czytamy w komentarzach, publikowanych w sieci. Córka Anity Lipnickiej ma już 16 lat. Poszła w zawodowe ślady matki. Kasia Stankiewicz uniknęła wstydliwej wpadki na koncercie. Na scenie dokonała niemal cudu. Wyznanie Moniki Kuszyńskiej spowodowało reakcję muzyków z Various Manx. Wszystko skończy się na sali sądowej.